Dziś w Polsce mamy najwięcej hoteli dwu- i trzygwiazdkowych. Co prawda jakby kategoryzacja gwiazdkowa traci pomału znaczenie, więc nazwałbym to bardziej, że mamy hotele głównie ekonomiczne, budżetowe i hotele z półki tak zwanej mid-scale. To wynika głównie z tego, na co mogą sobie pozwalać goście podróżujący do Polski, a także wynika to również z tego, jak bardzo opłaca się w jakie hotele inwestować. Wiadomo, że te hotele, o których wspomniałem, są to hotele, których koszty zarządzania są relatywnie niskie w stosunku do uzyskiwanych przychodów i są to tak zwane potocznie maszynki do robienia pieniędzy. Oczywiście hotele luksusowe, hotele 4-5-gwiazdkowe występują również w dużej ilości, niemniej jednak ich udział jest znacznie mniejszy. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, bo ich obłożenie w ostatnich latach, na przykład w Warszawie, bardzo ładnie wzrosło. Najszybciej rozwija się rynek hoteli ekonomicznych, właśnie w związku z tym, o czym wspomniałem wcześniej. To widać w ostatnich latach, choćby po Euro 2012, gdzie ruch w hotelach dwu- i trzygwiazdkowych był największy. Jeżeli chodzi o Euro 2012, od 2005 roku, jak już wiedzieliśmy, że będziemy tutaj hostować ten event, bardzo dużo noclegów przybyło, że tak powiem, jeżeli chodzi o bazę hotelową, bo było to 52%. Każdego roku zauważyliśmy też trend wzrostu o 7,2%, jeżeli chodzi o osoby mieszkające w hotelach, co przez ostatnie 5 lat dało ponad 35%. Coraz mniej kładzie się nacisk na to, aby gość spędzał czas w pokoju, coraz więcej, aby ten czas spędzał będąc gdzieś w miejscu, które jest publiczne. Nazywamy to takim be alone but together, czyli zachęcamy naszych gości do tego, aby zeszli, pomimo tego, że są sami, swój czas spędzali tutaj z nami, słuchając dobrej muzyki, jedząc coś dobrego, czy pijąc dobrego drinka. Nowinki, które są dostępne na rynku, są coraz częściej wprowadzane do hoteli. Mówię o nie tylko o takich nowinkach, które są, czy służą bezpośrednio gościom, jak interaktywna telewizja, jak bardzo szybki internet, który ciągle niestety jest jeszcze bolączką w wielu hotelach, jak sterowanie, czy możliwość sterowania różnymi opcjami oświetlenia, różnymi scenariuszami światła, albo mobilne zarządzanie różnego rodzaju aplikacjami, które mamy w hotelu, czy w pokoju bezpośrednio. Wszystko, co jest w stanie zminimalizować nasze koszty, a z drugiej strony zapewnić gościowi jak najlepszą jakość usługi. Stosunek pokoi wynajętych do pokoi wolnych kształtuje się w zależności to też od danego rynku i od danego roku i tego, czy jakiś globalny event się dzieje w danym kraju, czy tak jak w Polsce na przykład. Jeżeli chodzi o obcokrajowców, przede wszystkim naszych zachodnich sąsiadów Niemców, są to hotele 4- i 5-gwiazdkowe. Jeżeli chodzi o Polaków, jest to bardzo, że tak powiem, skomplikowana sprawa, bo częściowo Polacy są to korporaci, czyli podpisane mają kontrakty dane firmy z daną siecią lub danym hotelem, w zależności od tego też, jaka jest polityka danej firmy i jakiego rodzaju hotele mogą wybrać. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Polaków, są to hotele 3- i 4-gwiazdkowe. Rynek rozwija się bardzo ładnie w ostatnich kilku latach. 5-6 ten wzrost czy przyrost udzielonych noclegów, jakie mieliśmy możliwość obserwować, to jest około 7% rocznie. Polska, jeżeli chodzi o kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jesteśmy numerem 1 w tym regionie. W ciągu ostatnich 9-10 lat ten przyrost był na poziomie 50%.